Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Kivshanu V'Mitzvotav Tzivanu Lekvoa Mezuzah. Po raz pierwszy mam wejść do tego budynku. I nie tylko ja po raz pierwszy miałam wejść do tego budynku. Tego budynku pełnego światła. Byłam ogromnie wzruszona, że to jest. I że będzie, kiedy już nas nie będzie. Że będzie dziś dla naszych dzieci i wnuków, a w przyszłości dla następnych pokoleń. To jest. I to jest w dużym stopniu pomnik dla wolnej Polski. Bardzo bym chciał wierzyć, że powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich będzie momentem przełomowym w współczesnych kontaktach, stosunkach w Polsce pomiędzy Polakami i Żydami, a tak naprawdę w rozumieniu znaczenia historii, kultury żydowskiej w Polsce. Moi poprzednicy sprawili, że to muzeum istnieje, a ja mam sprawić, żeby działało. A muzeum będzie dobrze działało, jak będzie wypełniało swoje posłannictwo. To jest przywracać, chronić i kultywować pamięć o historii Żydów Polskich. To muzeum pozwoli nam lepiej odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. Nie tylko jako naród, ale także osobiście. Kim możemy być, albo jacy powinniśmy być. Nie ma chyba lepszego zbioru możliwych odpowiedzi niż przeszłość na takie pytania. I muzeum ma w tym pomagać. I feel strongest about what this museum can mean for the people who are like myself, who were basically born and raised somewhere other than Poland, but whose families come from here. But our museum can play a huge role for our Polish visitors. And first and foremost, it will provide them with a view of their own history in a way they've never experienced before. Przez prawie 1000 lat spolszczyzna żydowska była częścią polskiego krajobrazu. I nagle nie ma tego, zniknęło. Jeżeli coś się należy tym, którzy tutaj zniknęli z tej ziemi, to żeby pozostali w pamięci tych, którzy są, pracują, mieszkają i żyją na tej ziemi. They have not grown up in the environment of the interwar years. They have not grown up in the environment of the Commonwealth period, when Poland was one of the most diverse countries in Europe, with every conceivable denomination of Protestantism, Catholicism, Islam, Jews, Karaites, you name it. This story is a way to recover the historical diversity of Poland and to offer Poles a different way of understanding their own history and themselves. Najlepsze są zmiany, które następują stopniowo i powoli, nie zmiany rewolucyjne, tylko takie zmiany, których nawet na co dzień się nie zauważa. I myślę, że to muzeum będzie właśnie oddziaływało w ten sposób, że ludzie będą wychodzić stąd z pewnymi uczuciami, z pewnymi myślami, które w nich pozostaną i będą pracować. Muzeum powinno stymulować myślenie i uczucia. W systemie, gdzie jest wolność słowa, często jesteśmy zaszokowani, jak wiele jadowitych rzeczy się ukazuje. I jedna szansa to jest wydobyć je, porozmawiać o tym. Być może, że wielu ludzi się nie przekona, trudno. Ale jeżeli tego nie podniesiemy, jeżeli nie zaczniemy rozmowy publicznej, jeżeli to nie przestanie być tabu, to wtedy nie ma żadnej szansy. Takie przedsięwzięcie, które ma dla mnie wartość, czegoś co łączy. Przy tym przedsięwzięciu działają setki osób z różnych stron świata, z różnych środowisk, mających korzenie żydowskie, będących z Polski, będących spoza Polski i nie mających nic wspólnego z żydostwem. I mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości, jak już otworzymy tę wystawę. To jest wystawa i to jest muzeum, które będzie łączyło. Chciałbym, żeby ludzie wychodzili z tego muzeum z trzema uczuciami. Po pierwsze z ciekawością, żeby chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co przed chwilą poznali. Poczuciem empatii, że ludzie, których poznali, ludzie z przeszłości byli tacy jak my. I chciałbym, żeby wychodzili z poczuciem dumy,
bo jestem przekonany, że to muzeum pokazuje, że mamy z czego być dumni. Jako Polacy, jako Żydzi, jako Europejczycy, bo to jest też część kultury europejskiej.